Gdzie leży granica między sztuką, pornografią i ideologią? O tym w programie Jaka jest prawda? Anna Nowogrodzka-Patriarcha. Zapraszam. A moim i Państwa gościem jest dziennikarka Radia Poznań, malarka i krytyk sztuki, pani Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzień dobry i szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ale zanim poruszymy temat, który poniekąd jest kontynuacją naszej poprzedniej rozmowy o pornografii w literaturze, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego najnowszego filmu o miłosierdziu. Film ten dostępny jest na naszym playerze. Zachęcam Państwa do ubogacenia się jego treścią. Pani redaktor, zgodnie z zapowiedzią, od 7 do 12 czerwca w warszawskim kinie Muranów odbywa się festiwal filmów pornograficznych, Post Porn Festival Warsaw, przeciwko organizacji którego protestowało Centrum Życia i Rodziny, zachęcając wszystkich do podpisania petycji domagającej się odwołania tego wydarzenia oraz wstrzymania finansowania ze środków publicznych kina Muranów. Jak już wspomniałam, w poprzedniej naszej rozmowie poruszyłyśmy temat pornografii w literaturze, a dzisiaj chciałam omówić to zjawisko w takiej trochę szerszej perspektywie. Stąd mam takie pytanie: czy w sztuce jest miejsce na seks, przy czym seks to taki skrót myślowy? Duży skrót myślowy, pani redaktor. Z pewnością w dzisiejszych czasach, kiedy usiłuje się odwrócić pojęcia, to często nie używa się nawet tego pojęcia seks, tylko miłość, tak? Pod pojęciem miłość współczesny lewicowy świat stara się nam ten seks przemycić. No i jeśli myślimy o tym, że artyści mówią w swoich dziełach o rzeczach istotnych, o rzeczach uniwersalnych, to z pewnością ta sfera życia człowieka jest dla człowieka bardzo istotna i jest częścią jego życia, więc z pewnością jest w sztuce miejsce na to, żeby mówić o ważnej sferze życia człowieka, jaką jest seks. Z tym, że to wszystko też zależy w jakiej formie, gdzie są położone akcenty, dlatego że jeśli mamy, tak jak już mówiłam, wielokrotnie zawsze mówię o tym, że nie mamy współcześnie kryteriów w sztuce współczesnej w ogóle i tak naprawdę właściwie to, co jest sztuką, a nie sztuką, zależy bardzo często od tego, czy pokazujemy to w instytucjach kultury. To dominująca definicja sztuki, sztuka instytucjonalna współcześnie. Po prostu dziełem sztuki jest to, co się w instytucji kultury znajdzie, tak? W galerii sztuki albo tutaj w tym przypadku w kinie. Ta granica między pornografią a erotyką w sztuce wydaje się bardzo też trudna i trudna do zdefiniowania i do określenia, ale historycy sztuki czy krytycy sztuki też sobie są w stanie z nią poradzić. I zdecydowanie pornografia jest pornografią i jakkolwiek byśmy jej cudownie w takie modne, piękne słowa z tym przedrostkiem jeszcze post nie ubrali, to ona pornografią zostaje. Też przestrzegam Państwa przed takim, bo jest to moim zdaniem zabieg celowy, tak? Ten przedrostek post miałby nam sugerować, że znajdujemy się w czasie, miejscu po pornografii, tak? Że to są filmy już po pornografii. No ale ten przedrostek post to tak jak mamy u Zygmunta Baumana postmodernizm, tak? To jest płynna nowoczesność, czyli tak naprawdę te wszystkie zjawiska post, one jeszcze wzmacniają przeważnie te zjawiska, które miały do tej pory miejsce, poszerzają je o nowe pola, no i tym samym zagarniają sobie te nowe pola i te nowe przestrzenie. W związku z festiwalem na stronie warszawa.wyborcza.pl pojawił się wywiad z kuratorami
tego wydarzenia z Agą Schroeder i Rafałem Żwirkiem, w którym możemy przeczytać. Znajomi pytali, po co organizujemy ten festiwal? Odpowiadałem, że po to, by ich dzieci oglądały w przyszłości inne porno. Czyli to jest trochę to, co pani właśnie powiedziała. W oglądaniu scen seksu nie ma niczego złego. Szkodliwy jest przemysł pornograficzny i powtarzanie stereotypów. Ale w takiej retoryce jest pewna sztuczka, bo doskonale wiemy, że oglądanie pornografii powoduje, że z czasem odbiorca potrzebuje coraz mocniejszych bodźców. Można to nawet od strony medycznej wytłumaczyć. Natomiast niebezpieczny jest również, czyli w konsekwencji odbiorca i tak zostanie przez ten przemysł pornograficzny zagarnięty z czasem. Ale w tym, co powiedział Rafał Żwirek, kryje się jeszcze inne niebezpieczeństwo. Powiedział on mianowicie, że w oglądaniu scen seksu nie ma niczego złego. Jak pani odniesie się jako krytyk sztuki do takiego założenia? Nawet powiedziałabym więcej, bo rozumiem, że tutaj też są przywołane dzieci, tak, w tym kontekście, jako te osoby w społeczeństwie, które miałyby być z tym oswajane. Przypomina mi się taka wystawa, która miała miejsce w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, i ona była parę lat temu. To były dużoformatowe akty męskie, nawet nie do końca pokazujące genitalia, ale to było nagie ciało. I galeria zorganizowała takie oprowadzanie kuratorskie po tej wystawie. Uwaga, dla dzieci z rodzicami w ten sposób. To było dla dzieci z rodzicami. No i ja poprosiłam o opinię Bogny Białecką, która jest znanym psychologiem, która tą sferą też się zajmuje od strony naukowej. I ona od razu wskazała mi na takie pojęcie grooming. Grooming to jest oswajanie dzieci z nagością obcej osoby, która często jest wykorzystywana przez pedofili po to, żeby właśnie dzieci z nagością obcej osoby oswajać, po to, żeby już ten późniejszy moment jakiejś inicjacji takiej seksualnej był ułatwiony. Więc już nawet samo oglądanie w ogóle nagiego ciała człowieka, realistycznego, załóżmy, że to jest zdjęcie, już jest dla dziecka potencjalnie przekraczaniem pewnej granicy, która zaburza mu po prostu jego postrzeganie świata. Ale to bardzo wpisuje się w to, co pani, to, co pani redaktor powiedziała, bardzo dobrze wpisuje się w to, co mówią w innym miejscu kuratorzy tego festiwalu, bo mówią coś takiego. Nikt z nas w Polsce nie uczy, jak jest zbudowane ciało, do czego służy. Nikt nie mówi, że możemy być sobą. Dlatego wierzymy, że artystyczne strategie zaczynają przejmować zadania edukacyjne. I teraz to jest tak, jeśli nie możemy wejść do szkół, no to będziemy organizować festiwale po to, żeby seksualizować młodzież? O to wchodzi? No, wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Znaczy, nawet nie, że się wydaje. My mamy tutaj kolejne potwierdzenie na to, że rzeczywiście tak jest. Bardzo ciekawa jest też moim zdaniem w ogóle struktura w Urzędzie Warszawskim, Urzędzie Miejskim, dlatego że tam odpowiedzialną za tę kulturę jest pani wiceprezydent, która mocno wyrasta z tych kręgów. Ona jest z takiej rodziny, powiedziałabym, ubeckiej. Mocno wyrasta z tych kręgów, które takie marksistowskie, lewicowe ideologie forują. Myślę, że taką bardzo dobrą publikacją też, którą można by zgłębić, żeby prześledzić, w jaki sposób seksualizacja czy seks w ogóle może być narzędziem zmiany politycznej i jak jest bardzo nacechowany ideologicznie, i że nie jest to przypadek, że się wykorzystuje seksualizację do realizacji jakichś swoich zadań, jest książka Michela Jonesa Libido Dominandi, czyli seks jako narzędzie zmiany społecznej. Tu bodajże ją mam ze sobą, o, tak ona wygląda. I tutaj praktycznie od XVII wieku mogą Państwo prześledzić w bardzo skrupulatny sposób, autor to czyni, prześledzić, w jaki sposób seksualizacja, seks,
zniewalanie w ten sposób człowieka, pozbawianie go indywidualności, pozbawianie go jego woli, tak, służyło przez lata różnym ideologiom, służyło władzy po to, żeby właśnie do takiego stanu człowieka doprowadzić bezwolnego, uzależnionego od swoich popędów, właściwie takiego wpisanego w jakąś masę, która podąża za swoimi rządzami bardzo przyziemnymi i prostackimi. Czyli możemy powiedzieć, że ta rewolucja seksualna, która zaczęła się w 1968 roku, ona dzisiaj przechodzi w jakąś taką nową fazę i łączy się z tą, powiedzmy, rewolucją, która jest przez instytucje prowadzona, bo instytucje finansują różne eventy. Ale nawiążę w tym kontekście do kolejnego pytania z omawianego wywiadu. Taki film może być, znaczy to już jest pytanie prowadzącego. Taki film może być lustrem, w którym odbije się nasza krzywa rzeczywistość. No i odpowiedź tutaj pani: tak, szczególnie te produkowane w Ameryce Południowej. Ze względu na wspólnotę doświadczeń, to wściekłe, radykalne i mocne produkcje, które opowiadają o oddolnych działaniach kobiet i mniejszości seksualnych w opresyjnym systemie religijno-politycznym. Rafał Żwirek mówi: nie chcemy powiedzieć, że w Polsce nie ma takich grup. Są, działają, pomagają przeprowadzać aborcje, edukują dzieciaki. Czyli możemy powiedzieć, że taki festiwal to jest kolejna odsłona rewolucji, która idzie z kolei przez kulturę? Zdecydowanie i to się dzieje. To się dzieje od wielu, wielu lat w wielu instytucjach. Ja teraz jeszcze wrócę do takiego dylematu, który miałyśmy podczas naszej ostatniej rozmowy dotyczącej Blanki Lipińskiej, czy mówić o takich rzeczach w ogóle, czy nie mówić, bo to jest rzeczywiście taki dylemat, od którego zaczęłyśmy tamten program, ale ja znalazłam odpowiedź w książce Margaret Peters, w ogóle u tej autorki, dzięki której te wszystkie mechanizmy wprowadzania seksualizacji przez poważne instytucje, przez agendy ONZ-owskie, przez NGO-sy, przez WHO, wszystko w tej książce chronologicznie znalazłam. O, to jest ta książka. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, wydana przez siostry Loretanki w 2010 roku. I Margaret Peters no, mówi o tym, że najpierw takie rzeczy trzeba demaskować, czyli jak najbardziej tego rodzaju programy w PCH24 są potrzebne. No, myślę, że tutaj legitymizacja od pani profesor Margaret Peters jest bardzo ważna. Czyli dobrze, że o tym mówimy, ale do czego, o czym chciałam jeszcze powiedzieć. Znowuż przykład z Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, warsztaty z rewolucji, które odbywały się tam w 2015 roku i tam był zaproszony do tych warsztatów kolektyw taki queerowy z Hiszpanii, który przeprowadzał warsztaty z aborcji, tak? To znaczy pokazywał narzędzia aborcyjne, pokazywał stare narzędzia, jakie były opresyjne, równocześnie podtykając, pokazując współczesne sposoby, na przykład drukowania sobie narzędzi aborcyjnych na drukarkach 3D, gdzie można te pliki pobrać z internetu, sobie taki przyrząd, taki próżnociąg wydrukować i próbować samemu, zgodnie z ideologią tej grupy, przypomnę, to jest Galeria Miejska Sztuki, tak? Z ideologią grupy do it yourself, czyli zrób to sam, korzystać z takich narzędzi. I też a propos tych dylematów jednak cały czas, bo tutaj chcę naprawdę uspokoić też widzów PCH24, po co takie programy są i po co my o tym mówimy. Też w ramach tych warsztatów z rewolucji były warsztaty z grupą Coven Berlin, to jest grupa, która się zajmuje sztuką porno, sztuką, uwaga, fekalną. I były zorganizowane warsztaty, które polegały na tym, że było zbudowane wielkie łóżko w Galerii Sztuki, Galerii Miejskiej Arsenał, na środku Starego Rynku, koło ratusza, tak, na Starówce. Było zbudowane wielkie łóżko, ono, galeria była specjalnie w tym celu otwarta w nocy, były warsztaty z tą grupą w tym łóżku, tak, przypomnę to parę lat temu, bez ograniczeń wiekowych na przykład. No więc to się dzieje, wszystko co jest pod płaszczykiem sztuki
jest właściwie dopuszczalne, ma nas z czymś oswajać, ma to legitymizować, ale równocześnie no nie zapominajmy, że swoje cele podstawowe również realizuje cały czas. Stąd rodzi się pytanie, jaka jest różnica między sztuką, albo może gdzie jest ta granica właśnie, nie różnica, tylko granica między sztuką a ideologią? To jest bardzo trudne pytanie, między sztuką a ideologią. Wszędzie tam, gdzie wydaje mi się, że tak, sztuka współczesna ma prawo mówić o tym, co artystów niepokoi, znaczy ma prawo. Sztuka współczesna, artyści chcą mówić o tym, co ich niepokoi, chcą mówić o tym, co jest dla nich ważne, mają prawo mówić i powinni mówić o tym, jak patrzą na świat, jaki jest ich światopogląd. Nawet się po prostu do jakiejś ideologii wpisywać i o nich mówić, bo to jest wolność artystyczna. Gorzej, jeśli są to pod płaszczykiem sztuki, w takim sensie, że wykorzystuje się sztukę do tego, żeby bezmyślnie, tam gdzie nie ma de facto żadnego problemu, z którym artysta powinien się zmierzyć, czy chciałby nam go obnażyć, czy chciałby się przeciwstawić jakiemuś problemowi, gdzie tego problemu nie ma, tylko i wyłącznie wykorzystuje się tę właśnie taką cechę sztuki, instytucji sztuki, że w ramach instytucji sztuki, w ramach sztuki można wszystko pokazać, wszystko zrobić. No tym najlepszym przykładem, który ja wielokrotnie też podaję, jest ta sztuka feministyczna, tak? Jeśli mamy feministki w Polsce, które cały czas walczą o to, żeby właśnie walczą o to, żeby się wyzwalać, ale w taki sposób, żeby obnażać swoje ciała nieustannie albo demonstrować swoje menstruacje, tak? Bo to są problemy współczesnych feministek, na przykład w Polsce. Notabene wyszła teraz książka wydana przez Znak, zatytułowany Ciałaczki, czyli już nie działaczki, tylko ciałaczki. One ciałem artystki, czyli tą swoją sztuką, no wpisują się w bycie działaczką, czyli forowanie pewnej ideologii, no której też narzędziem jest seksualizacja. Taka różnica też i w kontekście tym pracy, zawsze przytaczam pracę feministek, kobiet feministek, które mówią o opresyjnym systemie islamskim, tak? Gdzie tutaj rzeczywiście faktycznie widzimy problem i tutaj one walczą rzeczywiście z realnym problemem dla nich, kobiet, z realną opresją. Jest tutaj ta wpisana w cechę sztuki współczesnej faza jakiegoś buntu czy próby przekroczenia czegoś, no ale nie jest to na pewno mainstream, nie jest to coś, co przynosi im jakieś profity, wpisuje w jakąś ideologię, tylko wręcz przeciwnie, tak? One z czymś, z realnym problemem, realnie zagrażającym życiu i zdrowiu kobiet, czyli systemem islamu, przez tę swoją sztukę walczą. No właśnie, należałoby teraz zapytać, jaka jest różnica między sztuką a prowokacją, a nawiążę tutaj znów do wywiadu, którym redaktor pyta, dla kogo robicie ten festiwal? Dla lewicowej bańki oswojonej z bezpruderyjną rozmową o seksie? No i Rafał Żwirek odpowiada. Dla nich też. Zależy nam również na księgowej po 40, która dzięki filmom doceni własne ciało i sprawi sobie trochę przyjemności. Nabierze odwagi, żeby pozbyć się poczucia winy i grzechu. Dlatego tytułem festiwalowego podcastu jest zdanie Nie lękajmy się. Aż takie dziwne to, że akurat to zdanie zostało wykorzystane. Do tego momentu, kiedy czytałam ten wywiad, to myślałam sobie, no czytelnik, który nie ma tego doświadczenia, nie ma tej wiedzy, może kupić tę narrację. Ale jak przeczytałam, że wykorzystano to hasło nie lękajcie się, czy to przesłanie nie lękajcie się, to pomyślałam sobie, że to nie, że to jest po prostu prowokacja. No tak, dlatego że te lewicowe narracje, te lewicowe ideologie, one to jest marksizm, tak? To jest taki neomarksizm i jak w każdym neomarksizmie musi być ten
wróg. Jest to system oparty na walce klas. I w walce klas musi być ten ciemiężyciel, no i musi być ta mniejszość, którą mamy pod tej opresji wyzwolić. W neomarksizmie tą opresją jest system tradycyjnego wychowania, jest system oparty na kulturze łacińskiej, na chrześcijaństwie. I w związku z tym każde deprecjonowanie, ironizowanie, ośmieszanie ważnych dla chrześcijan, dla katolików symboli, zdań, postaw, no jest tutaj, idzie cały czas w parze. Sztuka współczesna generalnie ma taką tendencję, żeby w taki sposób w ogóle odnosić się do religii. Tu mi się też przypomina od razu książka Joanny Winickiej-Gburek, która przytacza inną z kolei książkę amerykańskiego profesora, który przez lata wykładał na jednej z ważniejszych amerykańskich uczelni artystycznych, i on wprost napisał, że nie można w sztuce współczesnej, jeśli chce się wpisać w ten nurt sztuki współczesnej, być zaakceptowanym przez krąg sztuki współczesnej, mówimy tutaj głównie o sztukach wizualnych, nie można do religii podchodzić poważnie, nie można o niej się wypowiadać, dlatego że jest to uznane za coś, co graniczy z kiczem albo graniczy z sentymentalnością naszą. On dopuszczał tylko mówienie o sztuce, znaczy tylko mówienie o religii w sztuce w takich formach jak z ironią, z dystansem, obnażającym jakieś opresyjne elementy w religii. To są wszystko takie sfery, które całkowicie religię ze sztuki wykluczają. Ja też chciałam, nawiązując jeszcze do tego poprzedniego pytania o tych ideologiach, tak, i o tym, jak one działają, też powiedzieć o ważnej sprawie, która się tutaj w Poznaniu wydarzyła. Mianowicie była próba, zresztą udana jak do tej pory, wprowadzenia nowego projektu ustawy do Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, ustawy równościowej i antydyskryminacyjnej, tak? Taka jest nazwa tej ustawy, ale jeśli zajrzymy do niej do środka, to tak naprawdę jest to ustawa dyskryminacyjna i antyrównościowa. I na przykład zgodnie z tą ustawą student ma prawo anonimowo zgłosić do jednej z powołanych komisji to, że był molestowany seksualnie, a to molestowanie seksualne ta ustawa definiuje jako to, że na przykład wykładowca zwrócił się do tej osoby w niewłaściwym rodzajniku. Czyli jeśli wykładowca widzi, że jest to kobieta, ma na imię na przykład, widzi, że jest to kobieta, wie o niej, o tej osobie, że jest to kobieta, a zwróci się w rodzaju męskim, ten student ma prawo anonimowo donieść na tego wykładowcę i jest wszczęte przeciwko temu wykładowcy postępowanie. I ta ustawa przeszła, sprzeciw wobec niej wyraził profesor Jacek Kowalski. Mnóstwo profesorów kręgów akademickich na uniwersytecie się wyraziło oburzenie i wyraziło sprzeciw. No i jaką mamy dalej konsekwencję? Wczoraj bodajże było głosowanie Rady Miasta Poznania, czy przyznać profesorowi Jackowi Kowalskiemu tytuł zasłużonego dla miasta Poznania. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, że nie głosem radnych nie otrzymał tego tytułu zasłużonego dla miasta Poznania. Ja myślę, że odbiorcom portalu PCH24 nie trzeba mówić, kim jest profesor Jacek Kowalski. Nie otrzymał, dlatego i tam podano wprost jako to, że jest po prostu osobą, która wyraża sprzeciw wobec jakiejś ustawy, która miała mnóstwo błędów prawnych i była tak naprawdę po prostu dyskryminująca. Więc to jest ideologia, która ma swoje mechanizmy, jest w uczelniach, w uniwersytetach od dawna, jest trendem dominującym i każdy, kto się temu przeciwstawia, jest albo sekowany przez swoje środowisko też akademickie, albo swoje środowisko, w którym się porusza, albo jest wprost prześladowany, można w ten sposób nawet powiedzieć. Nie patrzy się tutaj na dokonania
profesora Jacka Kowalskiego, tylko się patrzy na to, że śmiał wyrazić sprzeciw wobec ustawy, o której prawnicy nawet, bo wiem, że też prawnicy Ordo Iuris się wypowiadali na ten temat, która zawiera mnóstwo po prostu też błędów nawet takich prawnych. Nie? Czyli wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Aż ciężko uwierzyć, że w takich czasach żyjemy. Pani redaktor, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Dziękuję bardzo.